Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marta Golbik, posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Platforma Obywatelska chce sfałszować najbliższe wybory? Odnosi się Pan do słów Jarosława Kaczyńskiego wczoraj w Gliwicach. No, Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj dokładnie, parlament musi wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, by fałszowanie było trudniejsze. Trzeba przygotować się na awantury również KOD podczas wyborów. Tak, tak. Jarosław Kaczyński jest przerażony działaczami KOD-u, kobietami, mężczyznami, ale głównie kobietami. W Gliwicach było większość zdecydowana kobiet przed wejściem na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. No to garstka, tak czy inaczej. No, ale garstka, dla której zamyka się ulice i policja ich tam obstawia z każdej strony i nikt nie może przejść. Znaczy, to pokazuje... Pani poseł, do awantur już przywykliśmy. No ale to pokazuje, że jest przerażony wyborami, przerażony ludźmi. O co chodzi z fałszowaniem wyborów? No to jest, ja mam spore obawy, jak słyszę zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczące zmiany ordynacji wyborczej, no bo to pokazuje, że będzie chciał tak te wybory skonstruować, żeby mu pasowało. No to nie są dobre wiadomości. A to, że jeździ i opowiada o tym ze swoimi stałymi ludźmi, którzy potem grzecznie się po całej Polsce rozjeżdżają, i opowiada o tym, że trzeba pilnować wyborów, że musi być zmiana ordynacji, to pokazuje z jednej strony to, że widzi, że już idzie na przegraną i te objazdy po Polsce tylko w tym pomagają. One z sondaży mówią co innego. Więcej niech jeździ po kraju, niech objeżdża nasze miasta, to myślę, że te sondaże będą sukcesywnie spadały. To jeszcze jeden cytat. Niestety sfałszowanie wyborów to jest minuta, żeby unieważnić dziesiątki głosów, bo się dostawia krzyżyk dodatkowy i głos jest nieważny. Oni mają to naprawdę nieźle opanowane. Jak widać, on ma to świetnie opanowane, skoro tak doskonale się na tym zna. Ale to nie Kaczyński akurat, tylko Donald Tusk w Sandomierzu. No ale, bo to obawa o fałszowanie wyborów ze strony partii rządzącej jest dużo większa i to jest naturalne. Ale to jest jakaś ukryta, wymyślona metoda, nowa metoda na mobilizację? Jedni i drudzy opowiadają, fałszować wybory? Jest zupełnie inną historią być u władzy i to takiej władzy, która wielokrotnie przekonała nas i pokazała, że potrafi zrobić absolutnie wszystko. Zaczynając od łamania praworządności, czego w ogóle nikt się nie spodziewał po tylu latach wolnej Polski, że ktoś będzie zmieniał ustrój cały i to wbrew ludziom. Więc obawa przed tym, że partia rządząca przyjmie sobie takie rozwiązania, które doprowadzą do ich wygranej i będą kombinowali, żeby tylko utrzymać tą władzę, bo to przerażenie widać. No, oni się boją utracić te swoje spółki, spółeczki. Tylko, że powtarzanie, że wybory mogą zostać sfałszowane, to na moje oko podważa marne już zaufanie obywateli do państwa. No, z obu stron. Przykro mi to mówić, ale akurat zaufanie do państwa od 7 lat spada drastycznie na łeb na szyję po tym, co się dzieje. Więc to nie sądzę, żeby to miało aż taki ostatecznie wpływ. No to jest jakiś sposób mobilizacji Kaczyńskiego na te wybory. No, Donald Tusk, jak widać, podobnymi metodami. No tylko tak jak mówię, wyborców. To jest nieporównywalne jednak być partią opozycyjną, bo to nie my te wybory przygotowujemy. Marta Golbik, posłanka Platformy Obywatelskiej jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Marta Golbik, posłanka Platformy Obywatelskiej jest z nami. Koalicji Obywatelskiej również. Po raz drugi, panie i państwo, witamy. Co jeszcze ciekawego usłyszała pani w Gliwicach, kiedy przemawiał w nich Jarosław Kaczyński? Ja słucham tych jego wypowiedzi nie zawsze, bo to też jest męczące na dłuższą metę w kółko. Takich większości... No w pani mieście, ciekawa historia. Ale o mieście nic nie powiedział. Likwidacja kopalń do 2049 roku, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, nie jest przesądzona. To tak a propos pani miasta, nie wiem co tam za 10 lat będziecie fedrować w KWK Sośnica, co dopiero za 25 czy 7. No póki co to Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się likwidacją kopalń 14 na ten moment, więc myślę, że mówienie Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie będą likwidowali kopalń, też jest. Znaczy on opowiada różne historie, które sobie wymyśli, nie wiem, gdzieś w gabinecie ktoś mu coś powie, że dobrze by było to powiedzieć, ale przyjechał do mojego miasta zupełnie nieprzygotowany. Ja tam nie słyszałam słowa o Gliwicach, co więcej.
Słyszałam o Wałbrzychu, jak mówił o Zabrzu, więc nie wiem, czy jemu się wydawało, że jest w Zabrzu, czy pomylił z Wałbrzychem. A co chciałaby no to, pani o Gliwicach usłyszeć na przykład? Jaką kwestię chciałaby pani, żeby poruszył prezes Kaczyński? Chciałabym na przykład, żeby wiedział, że był w kinie, a nie na uczelni, jeżeli już wybiera się do kina. To już jest tak? To ma takie znaczenie? Tak, ma znaczenie, szacunek wobec czy ludzi do kina, i miasta, czy kina, czy uczelnia? Oczywiście, że tak. No siedzi w kinie, który... Ale przecież nawet być może nie jeździ, codziennie jest w innym mieście. Ale z tymi samymi ludźmi. I to jest naprawdę, ma znaczenie, czy jest w kinie, czy na uczelni. Ale za to z tymi samymi ludźmi. No dobrze, pani poseł. Natomiast jak już mówił o uczelni, to mógł się odnieść do uczelni, mógł się odnieść do nowych technologii, mógł się odnieść do bardzo wielu... No mówił o nowych technologiach, mówił o Politechnice nawet, że to nawet wspomniał, że to niemiecki rodowód i w ogóle, że to jest ważna uczelnia. O uczelniach to on mówił, że lewactwo terroryzuje uczelnie. To tyle usłyszałam o uczelniach. W Katowicach z całą pewnością wymienił Politechnikę Śląską dzień wcześniej, wspominając również o technologiach, które powinny na powrót uczynić Śląsk przemysłowym, centrum przemysłowym Polski. Tak czy inaczej, to dobrze, to Platforma, jaki ma w ogóle pomysł na górnictwo, skoro jest ten, który obowiązuje, jak mówi Jarosław Kaczyński, może nie do końca pokrywać się z rzeczywistością obecną? Dwie rzeczy panu powiem. Po pierwsze, nasz pomysł na górnictwo będziemy, między innymi na górnictwo, na energetykę będziemy przedstawiali już w czwartek, więc serdecznie zapraszam. Tak, mamy kongres programowy i będziemy o tym mówić. Gdzie? W Warszawie, ale będzie transmitowany, więc zachęcam do dołączenia. Nie tylko o górnictwie, o klimacie, o energetyce szeroko, o rolnictwie również, więc te nasze propozycje przedstawimy. Nie mam pewności, kto będzie przemawiał jeszcze. No dobrze, to poproszę zdradzić w takim razie. Natomiast w drugiej kolejności, co mogę panu powiedzieć, to, że jeżeli nie bierze się pieniędzy z Unii, i to miliardów, na pomoc naszej gospodarce, to tych pieniędzy nie ma. Więc dzisiaj opowiadanie Jarosława Kaczyńskiego o tym, co on będzie robił, gdzie będzie robił, jak on nawet nie jest w stanie zdobyć pieniędzy, które mogą pomóc na przykład w górnictwie, no to pokazuje tylko, że to jest opowiadanie bajek, a nie realne działanie. Ale ten 2049 rok to dla Platformy tak z grubsza zupełnie. To jest horyzont osiągalny, już nieprzewracalny, czy coś chcielibyście tutaj zmienić? Ja nie przypadkiem odsyłam do propozycji programowych, ja się nie zajmuję górnictwem, panie redaktorze, więc też nie chcę się szczegółowo w tym temacie wypowiadać. Panie poseł, to jak idzie zbieranie podpisów pod ustawą, która miałaby refundować in vitro z budżetu państwa? Rozpoczęliśmy, wystartowaliśmy w sobotę. Ja nie mam wątpliwości, że akurat pod tą ustawą nie będzie najmniejszego problemu, jeśli chodzi o zebranie podpisów. Absolutnie, jesteście dużą partią. W ogóle zebranie podpisów pod jakąkolwiek ustawą 100 tysięcy, to nawet przy takich strukturach to nie powinno... To nie chodzi o struktury, to chodzi o to, że to jest... Być żadnym wyzwaniem. Chodzi o to, że to jest realny problem 3 milionów Polaków. Ludzi, którzy kiedyś mogli liczyć na wsparcie państwa w sytuacji, kiedy nie mogli mieć dzieci. Dzisiaj na to wsparcie państwa nie mogą liczyć. W latach 2013-16 urodziło się z tego programu 22 tysiące dzieci. To naprawdę jest ważna rzecz. I nie możemy lekceważyć dramatów osób, które nie mogą się starać w sposób naturalny o dzieci z powodu wielu różnych chorób. I nie może być też tak, że metoda in vitro jest dostępna tylko dla osób bardzo bogatych, bo to często rujnuje ludzi, po prostu rujnuje, bo chęć posiadania dzieci jest bardzo duża. Natomiast kwoty, które trzeba wydać bez wsparcia finansowego państwa na to, żeby te dzieci móc mieć, bywają ogromne, bo to czasem udaje się za pierwszym razem, czasem nie. To jest poważna inicjatywa, pani poseł, czy taka mniej więcej jak tam kiedyś likwidowaliście TVP Info, też obywatelską ustawę? Bardzo, dla mnie osobiście również bardzo, bardzo ważna inicjatywa dla wszystkich moich koleżanek, kolegów partyjnych, ale też dla Polaków, którzy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. No więc tak, będzie 100 tysięcy podpisów, parę tygodni zapewne i nie powinno to stanowić problemu, jak sama pani zauważa. Co potem? No, jak to z ustawą. Mam nadzieję, że zostanie ona przeprocedowana. Natomiast to jest też pewne zobowiązanie nasze. Już niedługo, jak sądzę, po panicznych wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, obawiającego się utraty władzy, już niedługo zmieni się władza. I to jest też nasze zobowiązanie, że finansowanie in vitro przywrócimy, jeśli
partia obecnie rządząca nie zdecyduje się na przywrócenie tego finansowania w tej kadencji. Czyli to, biorąc pod uwagę realia, bardziej postulat wyborczy Platformy Obywatelskiej na przyszły rok. Ja zupełnie poważnie liczę na to, że oni wpadną na pomysł, że jednak warto pomóc Polkom i Polakom, zwłaszcza przy tej zapaści demograficznej, bo to jest inna sprawa. No, opowiadają o tym, że zależy im na wzroście dzietności. Tymczasem w ubiegłym roku zmarło 170 tysięcy więcej osób niż się urodziło nowych. No, widzimy zapaść demograficzną i oni nie mają na to pomysłu. Panie poseł, ten stosunek, tak nie chce pani wyprowadzać z nastroju pełnego optymizmu, ale to ten stosunek do in vitro, to wie pani, od ministra Radziwiłła, tak wspominając ministrów zdrowia, w tym rządzie był dość jasny. Nie wiem, czy pani kojarzy podręcznik, ministerialny podręcznik do HIT-u autorstwa profesora Roszkowskiego, to tam nadziei za bardzo nie ma, że to się uda w taki sposób, na który pani liczy. Ja w ogóle nie rozumiem czegoś takiego, co to oznacza stosunek do in vitro. No to jest procedura medyczna przeprowadzana na całym świecie i żaden stosunek nie powinien mieć znaczenia. No, nie powinien się wtrącać polityk w to, czy ta procedura medyczna jest wykonywana, czy nie jest. Jeżeli realnie pomaga w dzietności i parom pomaga mieć dzieci, no to nie powinien się polityk tak czy inaczej, jeżeli ta ustawa obywatelska, zdaniem, rozumiem, zostanie... Utknie, niezależnie czy zarażarce, czy na jakim etapie, to powiedzmy z racji tego, że to jest obywatelski projekt, będzie procedowany w kolejnej kadencji, a jeżeli dobrze zrozumiałem państwo również, to jest to również pewien postulat na przyszłość Platformy Obywatelskiej, tak? No to jest kontynuacja, bo my wprowadziliśmy finansowanie in vitro, więc tak, oczywiście jest to zobowiązanie na kolejną kadencję, co do tego nie ma wątpliwości, ale być może Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się tą ustawę obywatelską przeprocedować w tej kadencji. Wie pani, że kilka miesięcy temu była szansa, żeby in vitro finansować z budżetu województwa. Taka okazja się nadarzyła, ale część radnych PO nie przyszła na sesję, no i projekt przepadł. Bardzo żałuję. Nie znam szczegółów, czy tam realnie była szansa wygrania tego głosowania. Gdyby chyba nie zabrakło trójki radnych opozycji, To mogę tylko żałować, aczkolwiek mam takie doświadczenia z Prawem i Sprawiedliwością, czego doświadczam notorycznie w parlamencie, że nawet jeśli coś wygrywamy, to dziwnym trafem zostaje za chwilę zwoływane kolejne posiedzenie i za moment to samo głosowanie przegrywamy. Także niestety jestem sceptycznie nastawiona do takiej uczciwości osób, które przeprowadzają takie głosowanie. A propos sejmiku, dzisiaj próba odwołania z funkcji przewodniczącego Jana Kawuloka. Za co? No właśnie za to, o czym trochę wspomnieliśmy. Za nieuczciwe podejście do demokracji, za nieudzielanie głosu, za niedemokratyczny podział komisji, za sposób prowadzenia obrad. No to jest dokładnie przeniesienie Parlamentu Polskiego na poziom sejmiku. No, coś jest takiego w tym PiS-ie, że mają takie podejście do władzy, że my możemy wszystko, nie musimy uwzględniać innych stron, nie musimy udzielać głosu, możemy robić co chcemy. No, trzeba jeszcze znaleźć większość, której do tej pory opozycja w sejmiku nie miała, żeby tego typu wniosek po prostu przeszedł. Nie będę zapeszać, mam nadzieję, że się uda. Tam poziom napięć na poziomie wojewódzkim w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo wysoki i oni się tam jeden z drugim kłócą, więc... Platforma chce skorzystać z okazji. Znaczy, wie pan, ten w ogóle to jest takie od samego początku skażenie kałużą. No i to ma swoje dalekosiężne konsekwencje. Jednak jeżeli zaczyna się od takiego stylu zdrady bezpośrednio wyborców na samym początku, to potem to przekłada się na dalsze funkcjonowanie całego organu i całego sejmiku. Więc ja nie jestem zaskoczona, że akurat tam jest taki poziom napięć pomiędzy nimi. Panie poseł, jeszcze jedna sprawa. Sejm przyjął ustawę, wskutek której za jazdę samochodem po pijanemu, pod wpływem alkoholu, będzie następować konfiskata samochodu na rzecz państwa. Czy to dobry pomysł? Karanie kierowców pijanych jest zawsze dobrym pomysłem, natomiast pytanie... Koszmar polskich dróg. Przeczytałem, że 100 tysięcy
rocznie tak. wykrytych przypadków. Tak, tylko ważne jest, w jaki sposób się to robi, bo tutaj w tej ustawie na przykład karze się współmałżonków, żonę człowieka, który notorycznie pije i nic do niego nie dociera, która traci samochód na przykład rodzinny, a nie ponosi konsekwencji bezpośrednio ten człowiek, który niewiele sobie z tego zrobi. Ponosi konsekwencje, ponieważ... Pytanie, czy przestanie pić, nie? Trudniejszy dostęp do samochodu człowieka, który coś takiego zrobił, to oznacza mniejsze ryzyko, że po prostu będzie następnym razem prowadzić po pijaku. Natomiast nie mamy żadnej polityki antyalkoholowej w Polsce, poza słowami Jarosława Kaczyńskiego o dawaniu w szyję, to jest chyba wszystko. A są rozwiązania, można czerpać z innych krajów, gdzie na przykład w sytuacji, kiedy powiedzmy pijany kierowca zabija ojca całej rodziny, to musi tą rodzinę utrzymywać, musi o nią zadbać. To są pewne rozwiązania, które... To jest z Niemiec akurat. To jest rozwiązanie, które moim zdaniem jest dobre, tak, żeby realnie ponosić te konsekwencje i realnie... No tak, ale mówimy już o sytuacji naprawdę ekstremalnej, natomiast w sytuacji zatrzymania... wykrycia jazdy pod wpływem alkoholu. 80% skazanych za przestępstwo tego typu to są recydywiści. Ludzie, którzy robią to po raz drugi, trzeci, piąty. Tak, tak. I to jest katastrofa. To też wynika z braku uświadamiania kampanii społecznych i takich realnych działań leczących też tych ludzi, bo to też trzeba od tej strony się zabrać. Natomiast problem polega na tym, że na przykład kary zasądzone dla pijanych kierowców na fundusz ofiar poszkodowanych w wypadkach drogowych pokazują statystyki w 77% nie są ściągalne, nie są wpłacane. Panie posłanko, jeżeli taka, załóżmy, to czym się różni kara, o której pani mówi, od przypadku samochodu? Mówię o tym, że jeżeli na przykład ktoś jedzie nie swoim samochodem albo współwłasnością, to musi zapłacić równowartość tego właśnie. I skąd będą brane te pieniądze? Moim zdaniem to będzie ten sam kazus, który jest w przypadku nieściągalności dotychczasowej. Czyli brak możliwości ściągnięcia tej należności pieniężnej. Co znaczy brak możliwości? To rozumiem, jest kwestia skuteczności. Organów egzekucyjnych w tej sytuacji. Dlaczego 77% nie jest ściągalne? Może to kwestia przełożenia akcentu. Tak czy inaczej, Polska nie odkrywa, mówi pani o przykładzie niemieckim. W tej sytuacji, w tej historii też nie odkrywa Ameryki, bo podobne przepisy obowiązują w 9 krajach europejskich. Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Luksemburg, Słowacja, Włochy, Słowenia. Diabeł tkwi w szczegółach, nie? Bo u nas, bo co do zasady mówię, trzeba karać pijanych kierowców zawsze i w każdy możliwy sposób. Bo to są ofiary śmiertelne każdego roku i to właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, w bardzo dużych ilościach. Natomiast ja trochę mamy takie doświadczenie, że wychodzi Zbigniew Ziobro, który mówi, jestem tutaj twardym szeryfem, ale już w samych przepisach zamieszcza takie buble prawne, z których później Ale bublem prawnym jest co na przykład? Kwestia ściągalności tego? Na przykład. Nie? Więc tego tam jest więcej i pytanie, no tak, no, ale jak to sam jest, przepis nie jest bublem, tylko kwestia jego skuteczności zobaczymy, w praktyce. Zobaczymy, jak prezydent do tego podejdzie. Bo, prezydent Duda. Tak. Są wątpliwości, pani zdaniem? No, są wątpliwości. To wczoraj o tym Andrzej Dera mówił w Polsacie, że są wątpliwości dotyczące tej ustawy. A wątpliwości ustawy, wynikają z czego, prezydenta? Jeśli dobrze zrozumiałam, to nierównego traktowania kierowców. No bo to też jest nierówne podejście do majątku, który posiadają kierowcy. No to wie pani, w takiej Finlandii to słynne przypadki dyrektorów wielkich korporacji, którzy płacili mandaty astronomicznej wielkości, a wszystko dlatego, że one są proporcjonalne do właśnie zarobku, więc... Ja to bym chciała, żebyśmy my z Finlandii w pierwszej kolejności... To specjalnie egzotyczne. ...brali przykład na przykład dotyczący edukacji, to może wtedy też tych kierowców pijanych byłoby mniej. No. Pani poseł, to w takim razie, to co w zamian, jeżeli pani... Według pani to jest albo niewłaściwe, albo nieskuteczne z różnych względów. To i oprócz edukacji, bo umówmy się, że no to jest... No nie docenia pan edukacji. Działanie, ale działanie wielopokoleniowe, pewnie wieloletnie i na miękko. Okej, to badania wskazują na to, że dużo ważniejsze niż wysokość kary jest nieuchronność kary.
I myślę, że od tego musimy zacząć, że, że jeżeli wydarzy się wypadek drogowy albo jeżeli kierowca zostanie złapany pijany, to musi być nieuchronność kary. Jeżeli jest kara więzienia, idzie do więzienia, a nie różne sytuacje, które powodują, że on nie jest ukarany. Czyli jeszcze raz, pani problemem nie jest istota tych przepisów, tylko ich egzekucja, tak? Znaczy w ogóle nie mamy, ja odnoszę się do tego, że my w Polsce nie mamy egzekucji. Nie ma tej nieuchronności kary. I to jest cały czas niezałatwiony problem, a tak naprawdę ona ma największy wpływ na to, czy ludzie stają się, przestępcy stają się recydywistami. Bo jeśli doświadczą tej kary, to nie będą powtarzać tego zachowania. I tak w kółko. I teraz, tak jak mówię, przepisy dotyczące karania kierowców co do zasady są dobre. Diabeł tkwi w szczegółach, czy dobrze jest karać żonę na przykład, czy całą rodzinę w przypadku, kiedy mają ojca, męża, alkoholika, recydywistę. Tu jest pierwsza wątpliwość. Druga taka, już pół żartem, pół serio, jak sobie państwo poradzić z tym, że stanie się największym dealerem samochodów używanych. Czy jest na to przygotowane i co dalej z tym zrobi. Natomiast tak zupełnie poważnie, tak. Nieuchronność kary i taka pewność, że poniesie się konsekwencje swojego działania, chyba nam najbardziej kuleją. Marta Golbik, posłanka Platformy Obywatelskiej, była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego bardzo. Dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.